Hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zapraszam Was na materiał, o którym wspominałam na drugim kanale, gdzie prowadzę taką playlistę odnośnie wyzwania w 2022 powrotu do formy po ciąży. Dzisiaj mam dla Was temat konsultacji uroginekologicznej w takim bardzo szerokim spektrum, która odpowie Wam na wiele pytań. Jest to konsultacja przeznaczona nie tylko i wyłącznie dla kobiet po ciąży, ale dla kobiet, które zmagają się na przykład z problemem nietrzymania moczu. Na takie sytuacje jesteśmy w stanie reagować, sobie pomóc, także mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was mega wartościowy, warto żebyście obejrzały go do końca i jeżeli okaże się, że jest dla Was przydatny, to będzie mi bardzo miło, jeżeli go udostępnicie. Tymczasem zapraszam Was bardzo serdecznie na pełen materiał, no i odsyłam też do kanału Enjoyment, gdzie znajdziecie na przykład podsumowanie mojego wyzwania z tego miesiąca. Czy się coś zmieniło, czy te centymetry poleciały w dół, także tam Was też bardzo serdecznie odsyłam, a teraz miłego oglądania. Dobra, ja dojechałam, także wchodzimy, zaczynamy i wszystko Wam opowiem, ale to już na miejscu. To zaczynamy od tematu konsultacji uroginekologicznej. Ja mam tutaj specjalistę, jest to nasza Ania, pani Ania Garucarczyk. Miło mi. Odpowiem sobie na pytanie, jak zacząć aktywność fizyczną po porodzie. Kiedy w ogóle zacząć ćwiczyć? W ogóle z jakimi problemami można zgłosić się do fizjoterapeuty uroginekologicznego? Czy jest to potrzebne po każdym porodzie, czy niekoniecznie? Także zaczynamy i też wydaje mi się, że ta wiedza wzbogaci Wasze jakby doświadczenie w tym całym temacie. Zacznijmy może od tematu właściwie, co to jest konsultacja uroginekologiczna, bo nie każdy wie, że coś takiego w ogóle istnieje. Takie konsultacje są przeznaczone dla kobiet, nie tylko dla kobiet w trakcie ciąży czy po porodzie, ale dla wszystkich kobiet, które mają jakikolwiek problem czy dysfunkcję w obrębie miednicy. Czy to są bóle, czy nietrzymanie moczu, być może zaparcia, endometriozy, czy bóle, które właśnie są pochodzenia takiego z miednicy. Czy konsultacja uroginekologiczna to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, że po porodzie zgłaszamy się, sprawdzamy, czy wszystko tam się dobrze schodzi, wraca do normy i tak dalej, tylko po prostu zdecydowanie szerzej ten temat jest uwiedziany, że powiem. Dokładnie. Powiedziałabym, że teraz takim główną dysfunkcją, którą zajmuje się uroginekologia, to jest właśnie nietrzymanie moczu. Czyli to są też kobiety w wieku 50-60 lat, które wchodzą w okres menopauzy. Aha, to jest zgodnie. Sama się zdziwiłam. Zdawałam sobie sprawę, że w tak szerokim spektrum jesteś w stanie pomóc. Bo bardzo często się wydaje, że na przykład jeżeli kobieta nie trzyma moczu, czy są takie właśnie sytuacje trudne i też trochę mało komfortowe dla kobiet, o tym się tak też głośno nie mówi, nie sądziłam, że można tutaj w taki sposób zadziałać. Czy bardzo możliwe, że ten problem nietrzymania moczu, kiedy wchodzimy w okres menopauzy, gdzie te mięśnie stają się słabsze, ma swój początek właśnie w ciąży? Bo właśnie wtedy dochodzi do osłabienia mięśni. Jeśli my faktycznie w odpowiednim kierunku tego nie poprowadzimy, to do tego może dojść w tym późniejszym wieku. Tak. Polecam każdej kobiecie po porodzie przyjść na taką wizytę uroginekologiczną i sprawdzić faktycznie, czy to nasze dno miednicy jest wydolne. Sprawdzić, w jakim stanie jest nasz mięsień prosty brzucha, jak wygląda to rozejście, do którego dochodzi właściwie u każdej kobiety i musi do niego dojść w trakcie ciąży, w tym ostatnim okresie ciąży, żeby po prostu ten dziedziuś zmieścił się w naszym brzuchu. Polecam, aby sprawdzić, żeby potem w późniejszym wieku nie było problemów z bólami kręgosłupa, z nietrzymaniem moczu, czy być może jeszcze z innymi dysfunkcjami. Aha, czyli dobrze, że od razu do Ciebie przyszłam, bo już wiadomo, akurat w moim przypadku ja już byłam na takiej konsultacji, jesteśmy tutaj drugi raz, tak stricte dla Was. Byłam wcześniej właśnie ze względu na to, żeby sprawdzić tak do przodu, jak to będzie po prostu wyglądało, czy wszystko jest ok i czy mogę wrócić do aktywności fizycznej, ale czy uroginekolog też może nam powiedzieć, czy do aktywności takiej seksualnej też można wracać? Takiej informacyjnej, no wiadomo, że nie inaczej. Decyzję o powrocie do aktywności seksualnej na pewno musi podjąć ginekolog w badaniu ginekologicznym i tego badania nie zastąpi badanie u fizjoterapeuty uroginekologicznego. Ale może się okazać, że ginekolog stwierdzi, że można wrócić do aktywności seksualnej, a potem okazuje się, że te stosunki są bolesne.
albo może na przykład boleć blizna po cesarskim cięciu, może występować jakiś dyskomfort w obrębie blizny po nacięciu czy pęknięciu krocza. Więc z takimi problemami już ginekolog się nie zajmuje, z takimi problemami kobiety zgłaszają się właśnie do fizjoterapeuty. Aha, dobra, to teraz skoro już przeszliśmy do tematu blizny po cesarskim cięciu, bo są tutaj dziewczyny, które rodziły przez cesarskie cięcie i przez poród nadwoła realnie siłami natury. Nie, jak wygląda taka konsultacja? Ja wiem, ale pokażemy Wam ją, jak to mniej więcej tutaj przebiega, czego jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Ja może pierwsze wspomnę o tym, że najważniejszy jest wywiad. Tak, przede wszystkim muszę wiedzieć, kiedy kobieta rodziła, który to był poród, jaką wagę miały mieć dzieci, czy poród był wywoływany, czy była podawana oksytocyna, czy to był poród właśnie siłami natury, czy przez cesarskie cięcie. Jak się tego wszystkiego dowiem, to potem pytam, czy ma problem właśnie z nietrzymaniem moczu i uwaga, tutaj też chodzi o gubienie nawet kilku kropel moczu podczas kichania, kasłania, czyli nie chodzi o takie gubienie moczu podczas skakania czy podbiegania, bo to już jest większy problem. Nawet chodzi o te kilka kropel moczu. Do tego nie powinno dochodzić. Potem pytam, czy jest jakiś dyskomfort w obrębie blizny, jeśli ona jest. No i oczywiście pytam kobiet, jakie mają jeszcze inne problemy, bo czasami to mogą być bóle napięciowe w obrębie odcinka lędźwiowego, w obrębie odcinka szyjnego, co jest też związane często z pochylaniem się nad dzieckiem, z karmieniem. Więc jakby takie problemy bólowe kręgosłupa też należą do tych problemów, które podczas takiej wizyty powinno się rozwiązać. Jak długo może należy przychodzić do Ciebie? Z jaką częstotliwością? Kiedy możemy z tego zrezygnować? To Ty dajesz informacje? Jak to wygląda? Ja daję taką informację i powiem, że najwięcej wizyt mam jednorazowych. Bo często okazuje się, że dam jakieś wskazówki, wspomnę o profilaktyce, wspomnę o odpowiednich nawykach toaletowych i taka kobieta, która nie ma żadnych problemów i będzie stosowała się do tych zasad profilaktyki, nie będzie musiała kontynuować żadnej terapii. Ale jeśli dochodzi już do nietrzymania moczu, jeśli mamy rozejście się brzuśców mięśnia prostego brzucha lub jeśli ma kobieta jakieś inne dolegliwości, no to wtedy polecam, żeby została dłużej na terapii i terapię tak naprawdę kończymy wtedy, kiedy znika problem. To zapraszam Cię teraz na łóżko i przejdziemy sobie do badania funkcjonalnego. Dobra. Na początku chciałabym zobaczyć, jak wygląda Twój brzuch, więc bardzo bym Cię prosiła, żebyś obniżyła spodnie tak, żeby było widać pępek. Tak długo się w nią wbijało. Gdzieś legenda głosi, że tu są cycki, wiesz? Tylko takie płaskie. W badaniu fizjoterapeutycznym w uroginekologii ważne jest badanie przepony oddechowej, która współgra z pracą mięśni w namiednicy. Jeśli bierzemy wdech, nasze dolne żebra się rozszerzają, nasza przepona oddechowa się unosi i z przeponą oddechową powinna współgrać przepona moczowo-płciowa, czyli mięśnie kedla, mięśnie w namiednicy, bo tutaj mamy kilka zamiennych nazw. I one powinny przesuwać się jakby w tym samym kierunku. Poproszę Cię o troszkę głębsze wdechy, ale nie przesadne. I tutaj widzimy, że przy oddechu klatka piersiowa się unosi i rozchodzi na boki, czyli to jest prawidłowy tor oddechowy. Jeśli chodzi o bliznę, sprawdzamy sobie jej mobilność. Oczywiście w wywiadzie już wiem wcześniej, czy blizna jest tkliwa, bolesna, czy może ciągnie. Naprawdę przeróżne odczucia potrafimy mieć z bliznami. Czasami jest tak, że wokół blizny mamy zaburzone czucie. To ma. Tutaj u Ciebie blizna jest płaska, jest jeszcze troszkę zaczerwieniona. Mhm. Ale to przyjemnie, delikatnie robisz. Potem się obrócę i pomyślę po pleckach. Tak lubię, bym myślała po pleckach. Oprócz tej blizny, którą mamy na skórze, jest też blizna, która jest na macicy. Nie jesteśmy w stanie bezpośrednio się tą blizną zająć, ale jeśli się okazuje, że ta blizna jest tkliwa, że pod blizną są jakieś twardsze punkty, to wtedy przechodzę też na taką pracę wisceralną, czyli to jest praca jakby na narządach, ale taka przez skórę. Mhm. Czyli staram się wyrównać napięcie, też to, które jest
troszkę głębiej. I zazwyczaj to jest bardzo delikatna praca. Trzeba pamiętać, że przecięcie skóry wiąże się z dużą traumą dla ciała. Nie możemy kolejnej traumy na nią nakładać, dlatego ta praca powinna być subtelna, ta praca powinna pokazywać, że będzie dobrze, żeby uspokoić tkankę. U Ciebie bardzo dobrze oceniam tą bliznę. Już wtedy o tym rozmawiałyśmy, prawda? Blizna nie jest przyklejona do tkanek, które są pod spodem. Czy takie badanie może być nieprzyjemne? Wiesz, czego się mają dziewczyny spodziewać też, no nie? Czy na przykład to jest normalne, że coś tam zaboli, albo będzie coś takie dyskomfortowe? Jak to wygląda? Ja staram się z ciałem pracować w sposób komfortowy, czyli uważam, że takie badanie uroginekologiczne po porodzie, który często jest ciężki, który jest ciężkim przeżyciem dla kobiety, czy siłami natury, czy przez cesarskie cięcie. A to jak jest już podwójny taki poród, że ostatecznie kończy się cesarskim cięciem, to już w ogóle jest, wiesz, ciężki temat, nie? Dokładnie, bo czasami kobieta jest nastawiona na zupełnie coś innego, a okazuje się w szpitalu, że spotkają totalnie coś innego. Dlatego ja staram się, żeby te wizyty zawsze były takie komfortowe dla pacjentki, żeby ona się u mnie poczuła dobrze, żeby się czuła zaopiekowana. Ja też zdaję sobie sprawę, że często kobieta jeszcze będąc w ciąży jest wyniesiona na podium. Każdy pyta ją, jak się czuje. Każdy pyta o dziecko, ile waży, jaka płeć, jakie imię, co się zmieni, czy ubranka kupione. A potem po porodzie jest może kilka dni czy tygodni, gdzie pytają o mamę i 100% zainteresowania spada na dziecko. I te kobiety są takie troszkę porzucone. Ja uważam, że ta terapia u mnie potem, ta wizyta ze mną, ta rozmowa powinna przypomnieć też kobiecie, że to ona tutaj też jest ważna. Wszyscy znają ten tekst, szczęśliwa matka to szczęśliwe dziecko. I faktycznie tak jest. Ja w ogóle uważam, że kobiety poprzez to, że dbają o siebie, że są bardziej świadome swojego ciała, że wiedzą, że mogą o siebie dbać, że w ogóle sobie na to pozwalają, pokazują też swoim dzieciom, że trzeba dbać o siebie. Mm-hmm. Po prostu przypad idzie z góry, więc myślę, że ciężko jest nauczyć dziecko, że trzeba dbać o swoje zdrowie, jeśli matka swoim zachowaniem pokazuje, że sama o siebie nie dba. Dlatego myślę, że trzeba sobie pozwolić na taki komfort, żeby zadbać o swoje zdrowie, żeby się sprawdzić. Dla mnie było ważne, sama ta konsultacja, psychicznie. Wszystko to, o czym mówisz, to jak najbardziej. Natomiast to też mnie uspokoiło, że wszystko jest, akurat w moim przypadku, było okej. Gdyby nie było okej, wiedziałabym, jak na to zadziałać. No nie, bo najgorsze jest zostawienie siebie też, że nie wiem, coś się wydarzyło, wiem, że coś jest nie tak, ale nie wiem, boję się iść, boję się na to zareagować, nie wiem właściwie, jak to zrobić i tak dalej. Dlatego wydaje mi się, że temu też tutaj poruszam ten temat, że jest to mega ważne, żeby mama czuła się spokojnie psychicznie i też miała rozwiązanie, bo dla mnie jest to na przykład mega ważne, żeby wiedzieć, jak rozwiązać jakiś konkretny problem, no nie? A gdyby coś tutaj było nie tak, czy z tymi mięśniami, czy z tą blizną, no to już bym miała, wiesz, kierunek działania, co mogę zrobić i jak wrócić do sprawności, no nie? Jeśli chodzi tutaj o takie problemy z nietrzymaniem moczu, które mogą wystąpić zarówno po porodzie przez cesarskie cięcie, jak i przez poród siłami natury, to pierwszym krokiem przy tych ćwiczeniach jest odnalezienie swojego dna miednicy. Zadaję pacjentce pytanie, czy potrafi powstrzymać strumień moczu w toalecie. Trzeba pamiętać, że to nie jest sposób na ćwiczenie. To jest tylko i wyłącznie test, który możemy zrobić raz od czasu. Jeśli okazuje się, że kobieta potrafi przerwać ten strumień moczu, to znaczy, że wie, jak napiąć te mięśnie, bo to są dokładnie te mięśnie. I potem my możemy jakby to napięcie dołączać do innych ćwiczeń. Pokażę Ci kilka takich prostych ćwiczeń. Umij sobie nogi w kolana. To już mamy, przepraszam, przerwę, ale to już mamy lepszego skilla niż faceci. Ja już gratis! Dobra, lecimy. Z innej perspektywy, kiedy właściwie zgłosić się na taką konsultację? Ja lubię, jak kobiety przyjdą do mnie już po tej wizycie u ginekologa, że wiem, że faktycznie strukturalnie jest tam wszystko okej. Więc przynajmniej 6 tygodni po porodzie. Bardzo często zdarza się, że dziewczyny mają problem z rozejściem się mięśni i one nie chcą wrócić jakby do stanu poprzedniego, to tak mówię Wam łopatologicznie. Tutaj sprawdzimy, czy u mnie wszystko jest okej. No i Ania powie nam, jeżeli coś nie będzie okej, to jak na to zadziałać? Żeby sobie sprawdzić brzuszce mięśnia prostego brzucha, poproszę Cię o lekkie napięcie mięśni, czyli podnieś głowę do góry. Ja palpacyjnie będę sobie sprawdzała,
jakie to rozejście u Ciebie jest? Wspomniałam wcześniej, że u każdej kobiety w ostatniej fazie ciąży do tego rozejścia musi dojść. U Ciebie tego rozejścia nie ma, jest super, możesz sobie położyć głowę. Był problem, gdyby między brzuśce wszedł mi więcej niż jeden palec. Ale uwaga, zdarza się tak, że czasami to rozejście faktycznie jest na więcej niż jeden palec. Ale to rozejście może być funkcjonalne, czyli takie, które nie będzie powodowało na przykład bólów pleców, my będziemy mogły podnosić ciężary, tylko wtedy jakby trzeba odpowiednio nauczyć się poruszać, odpowiednio ukierunkować to. Czy jesteśmy w stanie po prostu, żeby te mięśnie wróciły do stanu sprzed ciąży? W takich bardziej hardkorowych sytuacjach, no nie? Wiesz? Może niekoniecznie do stanu sprzed ciąży, ale zawsze możemy dążyć do tego, żeby to rozejście było mniejsze albo właśnie bardziej funkcjonalne. Musimy pamiętać, że brzuszce są połączone kresą białą. Znajdują się na brzuchu, przyczepiają się do żeber oraz do miednicy. Mięśnie skośne brzucha przyczepiają się jeszcze do kresy białej. Jeśli one są nadmiernie napięte, to pociągają kresę białą. I na pewno nie przeciążać się zbyt szybko. Czyli jeśli mamy większe rozejście, nie możemy ćwiczyć w nieodpowiedni sposób, bo wtedy możemy spowodować tylko to, że na przykład mięśnie skośne brzucha mogą powodować rozciąganie się tej kresy białej. I to są nieodpowiednie warunki do gojenia się, do odpowiedniego schodzenia się tych brzuszców. Więc przede wszystkim musimy wiedzieć, jakie to są odpowiednie warunki do regeneracji i te odpowiednie warunki zapewnić. Jeśli kobieta w wywiadzie zgłasza mi jakieś problemy z nietrzymaniem moczu, wtedy pierwsze uczymy się odnajdywać te mięśnie na miednicy. Jeśli okazuje się, że kobieta potrafi powstrzymać strumień moczu w toalecie, przypominam, tylko jako test, nie jako ćwiczenie, to wtedy wiemy, że ona wie, gdzie to dno miednicy jest. Staram się wtedy tą pracę połączyć z odpowiednim oddechem, z napinaniem mięśnia prostego brzucha. Jeśli ta świadomość już jest zbudowana, to przechodzimy sobie do ćwiczeń w odciążeniu. Ale jeśli okaże się, że kobieta nie jest świadoma tych mięśni, nie umie ich odnaleźć, często to zdarza się u kobiet właśnie w wieku 50-60 lat, używam wtedy urządzenia dotykowego i razem z tym urządzeniem staramy się wyćwiczyć umiejętność napinania tych mięśni do miednicy. To urządzenie wygląda tak. Tą część wkładamy do wewnątrz. Jeśli kobieta umie, oczywiście sama sobie aplikuje. Jeśli potrzebuje pomocy, to ja wtedy służę pomocą. To, ta część urządzenia zostaje na zewnątrz. Na to oczywiście, żeby zachować wszelkie zasady higieny, nakładamy takie odpowiednie osłonki, tak jak na USG u ginekologa. To urządzenie ma czujniki w środku i podczas napinania mięśni dna miednicy czujniki sczytują, czy jest napięcie, czy tego napięcia nie ma. To się łączy z aplikacją w telefonie, która sprawdza, czy faktycznie napina kobieta te mięśnie, czy te mięśnie są silne, wytrzymałe, bo mamy kilka parametrów, które sprawdzamy. A sama kobieta, jeśli sobie na przykład wykupi to urządzenie, czy dostęp do tej aplikacji, też może ćwiczyć potem w domu. Tam są różne gierki, naprawdę takie, to jest dosyć zachęcające do ćwiczeń. To czasami tak, jak zaczynamy biegać i musimy sobie pierwsze kupić nowe buty, czy nowy strój sportowy, to tak samo to urządzenie motywuje nas do tego, żeby faktycznie wdrożyć ten trening na co dzień. Gdybyś mogła ustawić się w pozycji kolanko-kołokciowej, czyli podeprzyj się na przedramiona. Tak. Tak. Daj sobie kolana troszkę szerzej. W tym ćwiczeniu pilnujemy, żeby tułów nie opadał zbyt nisko. Ustawiamy sobie miednicę w lekkim tyłopochyleniu, bo to tyłe pochylenie miednicy już wywołuje u nas lekkie napięcie mięśni dna miednicy. Ale co jest najważniejsze w tej pozycji, to to, że dno miednicy jest wyżej niż Twoja głowa i Twoje narządy nie naciskają teraz na to obciążone, na to zmęczone po ciąży i po porodzie dno miednicy. Dlatego to się nazywają ćwiczenia w odciążeniu. I w tej pozycji uczymy się oddychać, uczymy się lekkiego tyłu i przodu pochylania miednicy. Ja lubię bardzo sobie te ćwiczenia łączyć z oddechem. I dopiero po tej fazie przeszłabym z pacjentką do ćwiczeń z obciążeniem, czyli ćwiczenia na przykład z kulkami gejszy, tylko musimy pamiętać, że z tymi kulkami nie spacerujemy cały dzień. To tak jakbyśmy nie chodzili z handlą, prawda? Tylko wykonujemy jakąś ilość powtórzeń. Tak samo zakładając sobie te kulki gejszy, wykonujemy jakąś ilość powtórzeń tych napięć i kończymy po prostu trening. To jest tylko i wyłącznie trening. Kiedyś był trend, że chodziło się parę godzin z tymi kulkami gejszy. Dochodziło wtedy do nadmiernego napięcia mięśni na miednicy i wtórnie potem do nietrzymania moczu. Aha, czyli co za dużo, to niezdrowo. Dokładnie tak.
Bo musimy też pamiętać o tym, że dysfunkcje dna miednicy nie pojawiają się tylko wtedy, kiedy to dno miednicy jest za słabe. Może też tak być, że dochodzi do nadmiernego napięcia tych mięśni. Tak jak ze stresu na przykład napinamy mięśnie karku czy zaciskamy szczękę, to tak samo są kobiety, które ze stresu nadmiernie napinają mięśnie dna miednicy i wtórnie wtedy dochodzi na przykład do nietrzymania moczu, być może na przykład do bóli kręgosłupa, które jakby swój początek mają w dnie miednicy. Więc jakby musimy też tego pilnować. A powiedz mi, jeżeli na przykład ćwiczymy te mięśnie dnia miednicy, na przykład tym szaleństwem, które pokazałaś, albo tymi kulkami gejsza, albo po prostu spinając te mięśnie, założymy przed ciążą, czy jesteśmy w stanie na przykład zapobiec takim sytuacjom, czy one są w ogóle od nas niezależne? Wiesz, że po prostu albo się przydarzy, albo się nie przydarzy. Czy mamy nad tym jakąkolwiek kontrolę? Czy na przykład wiem, że kiedyś będę chciała zajść w ciążę, zacznę sobie gdzieś tam ćwiczyć, żeby zapobiec temu nietrzymaniu moczu, czy to ma jakikolwiek wpływ, czy raczej generalnie nie? Ćwiczenie nie da nam 100% gwarancji, że nigdy nie dojdzie do żadnego problemu u nas. To tak jak z ćwiczeniami fizycznymi. Nawet jeśli ktoś ma super zbudowany kolor, po prostu ćwiczy, jest silny, wytrzymały, to nie zagwarantuje, że nigdy nie będzie miał bólu pleców, czy tam na przykład bólu kolana, prawda? Więc musimy pamiętać, że nie daje to 100% gwarancji, ale na pewno mając większą świadomość swojego ciała, mając bardziej silne mięśnie, sprawiamy, że szansa, żeby do jakiejś dysfunkcji doszło, jest po prostu mniejsza. I czy taka fizjoterapia, to jeszcze takie dodatkowe pytanie, jest w stanie przyspieszyć nasz powrót do aktywności fizycznej, takiej pełnej sprawności? Wiesz, że możemy już przestać się ograniczać, bo dla mnie to było niesamowicie trudne, wiesz, całą ciążę, a nie podnoś, a coś tam, a ja jestem taką osobą, która ciężko mi było nagle zrezygnować ze wszystkiego, nie skakać, nie podnosić się szybko, nie kłaść się szybko. Czy fizjoterapia jest w stanie pomóc, żeby tą taką powrót do normalności przyspieszyć? Tak to mówię, powrót do normalności, bo dla mnie to była po prostu normalność, no nie? Myślę, że tak, że jest w stanie przyspieszyć i przede wszystkim ukierunkować, żeby coś nie było za szybko. Często kobiety nie zdają sobie sprawy, że gubienie nawet kilku kropel moczu to już jest problem. Jeśli z tym gubieniem kilku kropel moczu pójdą na zajęcia fitness, gdzie jest dużo podskoków, albo jeszcze na przykład na trampoliny, które oczywiście można wykorzystywać, ale nie przy dysfunkcjach mięśni dna miednicy, bardziej bym powiedziała, że ta fizjoterapia mówi kiedy, co możemy. Jeśli my robimy to w odpowiedniej kolejności i z głową, to wtedy faktycznie szybciej możemy dojść do tej sprawności. Bo jeśli my pewien etap przeskoczymy, okaże się, że zbyt szybko wracamy do tej aktywności, to może się okazać, że zaczynamy działać w pewne kompensacje, które nie są ekonomiczne dla naszego ciała i mogą potem powodować przeciążenia, a przeciążenia powodują ból, urazy. Czyli to nie ma tutaj takich widełek. Nie ma tutaj takich widełek. Każda z nas jest inna, każda z nas miała inny poród, inną ciążę, inaczej to przychodziła, inaczej wraca, inaczej sobie radzi, inna jest psychika każdej z nas. Więc tutaj nie ma, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jak sądzę, na takie pytania od deski do deski. To jest tylko pierwsza wizyta, nie wcześniej niż to 6 tygodni po konsultacji ginekologicznej najlepiej i wtedy zaczynamy i każdy przypadek jest po prostu indywidualny. Dokładnie. To jest najważniejsza sprawa, że no nie da się wszystkich kobiet podzielić po prostu na takie pudełeczka. Ty tak. No nie każdy nie jest inny i każda z nas jest inaczej do tego będzie podchodzić, inaczej będzie też reagować, no nie? Dokładnie. Wspomniałeś też o cechach charakteru, to tutaj też jest dosyć istotne. Jak w ogóle ta kobieta chce do siebie podejść, czy ona potrzebuje na przykład takiego zaopiekowania, czy ona już potrzebuje po prostu wyskoczyć jak petarda. Więc to, czego ta kobieta chce, to jest też mega istotne. Jakby za tym powinniśmy podążać. Super. Dziewczyny, zacznijmy siebie słuchać. Taki jest tego morał i siebie, i swojego ciała, i wiecie, i tego, co macie w głowie. Bo czasami człowiek chce więcej, bo gdzieś się czegoś naogląda, coś gdzieś zobaczy, a koleżanka koleżanki, to ona po tym, po ciąży, to ona dwa dni i potem już śmigała jak torpeda, no nie? Być może tak było, tylko pytanie, jakie to będzie niosło za sobą konsekwencje. Tak, dlatego nie bierzcie pod uwagę koleżanki, koleżanki, ciotki od mamy strony i tam wujka jakiegoś tamtego, wujek może nie, bo nie rodził, ale też się wypowiada bardzo często, nie? To wypowiada to się wujki lubią. Dlatego patrzcie na siebie i tutaj trzeba być takim trochę egoistą.
sorry, ale trzeba być takim trochę egoistą, bo wy zostaniecie ze sobą też, więc zadbajcie o swoje zdrowie, zadbajcie o to wszystko, temu też tutaj jesteśmy, żeby wam jakby podsunąć taki pomysł po prostu dbania o siebie, szczególnie w takim po tak obciążającym okresie, jakim była ciąża, bo to jest takie wytężenie dla organizmu, ja to czułam. Tak, myślę, że tutaj nie ma co się ukrywać i trzeba czarować. Dokładnie, trzeba jasno powiedzieć, że to jest mega obciążenie dla organizmu każdego. Jedna kobieta przechodzi to trochę lepiej, druga trochę gorzej, ale nawet dla tych, które przechodzą to lepiej, to jest mega obciążenie. To są mega zmiany strukturalne, w ogóle mega zmiany w psychice, tak. Bo to jest też bardzo ważne, żeby tutaj zadbać o głowę i o ciało. Tak, no ja pamiętam, ile Liza, kiedy ja poczułam, że wracam do siebie tutaj, wiesz, z takim żartem, z takim poczuciem humoru i tak dalej, to też nie było, te hormony działają z nami, masakra co się dzieje, więc bierzcie to pod uwagę i nie spinajcie się przede wszystkim, bo nie od razu się zbudowano i wy też nie musicie w przeciągu 2 miesięcy dojść do siebie. Mamy na to w naszym przypadku rok, może macie 2, może 3, a może w 5 lat. W zależności jak wy sobie z tym radzicie, każda z nas jest inna i będę to za każdym razem podkreślać. I wydaje mi się, że to chyba tyle w tej wizycie, tak to mniej więcej wygląda. Wiemy wszystko, dziewczyny też wiedzą wszystko. Bardzo ci dziękuję. Ja w imieniu swoim i w imieniu dziewczyn, które będą po drugiej. A może i facetów, którzy to zobaczą i swoje kobiety przekierują na ten film. Ta wiedza była nieoceniona. I dla mnie, i dla dziewczyn. I wydaje mi się, że pójdzie to w świat. Przekazujcie to dalej tak informacyjnie, żeby też ta nasza świadomość tego wszystkiego była szersza. Ja dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Naprawdę niezmiernie mi miło, że mogę faktycznie tą wiedzę przekazywać i uświadamiać inne kobiety, bo świadoma może więcej. Dokładnie. Super. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. I lecimy dalej. To tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że dowiedziałyście się czegoś. Zachęcam was do komentowania tego filmu na dole. Bardzo będzie mi miło, jeżeli na przykład podzielicie się swoją historią tego typu, jak to u was wyglądało, czy korzystałyście z czegoś takiego, z takiej konsultacji uroginekologicznej. Fajnie będzie, jeżeli też dacie swoją cegiełkę tutaj, bo to też może być bardzo, na pewno będzie bardzo ważne dla innych osób, które zastanawiają się, bądź mają jakiś problem, który może odpowiada też waszemu problemowi. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Całuję was mocno.